Słowo lipa to słowo, które kojarzy się nam z czymś, co nie ma zbyt wysokiej jakości. Wynika to prawdopodobnie z tego, że drzewo lipowe jest drzewem miękkim, a więc nie nadaje się do budowy domów, do tworzenia mebli, ale ta miękkość ma też swoje zalety. Mianowicie z drzewa lipowego wykonuje się figurki świętych. Służy ono do rzeźbienia. Większość figurek, które widzimy w naszych kościołach, ale też w naszych kapliczkach przydrożnych, to właśnie figurki zrobione z drzewa lipowego. Lipa, lipka, to jest magiczne drzewo. Można z niego i herbatkę zrobić. Po ścięciu można z niego i cuda robić. Choćby nawet takie koniczki. Łyżkę, miskę, różne rzeczy dawni ludzie robili. Teraz tego zaniechali. Dawni też ikony na tym malowali, obrazy. Bardzo dobrze chwyta farbę i trzyma ją. No i to ma właśnie, że ona jak jest wysezonowana, to ona już się nie wypacza, nie pęka. No i wszystkich tych świętych, takie rzeźby w kościołach, to wszystko jest z lipy robione. W dawnej tradycji ludowej było wierzenie w to, że drzewo to jest drzewem, w którym mieszkają dobre dusze. Stąd też bardzo często znajdujemy drzewa lipowe w otoczeniu kapliczek przydrożnych czy też wiejskich kościołów. Drzewo, które pamięta, drzewo, które jest samą dobrocią, nie znano w zasadzie żadnej złej opowieści związanej z lipą. Jeżeli jednak powiemy kwiat lipowy, no to mamy zupełnie inne skojarzenia. Wtedy widzimy przed oczami twarz naszej zatroskanej mamy bądź babci, która to właśnie z kwiatu lipowego robiła nam herbatkę w sytuacji, gdy byliśmy przeziębieni. Bo kwiat lipowy to podstawowy surowiec zielarski stosowany w stanach gorączkowych. Kwiat lipowy nie ma zbyt szerokiego spektrum działania. Działa głównie w kierunku choroby przeziębieniowej, bo działa napotnie i działa przeciwzapalnie. Wszyscy pewnie pamiętamy, ci, którzy oczywiście pili herbatkę z kwiatu lipowego, że po jej wypiciu czuje się na czole pot. Drugim takim działaniem kwiatostanu lipy jest działanie rozkurczowe i poprawiające trawienie, więc ma on zastosowanie również w przypadku stanów skurczowych i bólów brzucha. Ostatnim kierunkiem działania w przypadku kwiatu lipowego to działanie uspokajające. Szczególnie wykorzystuje się go w uspokajaniu małych dzieci bądź też osób starszych, łączy się go wtedy z innymi surowcami o działanie uspokajające. Wiemy już, że kwiatostan lipy jest wykorzystywany w medycynie, ale wykorzystywane jest także drewno lipowe. Drewno lipowe nie spożywa się go oczywiście sauté. Robi się z niego węgiel drzewny i ten węgiel drzewny nazwany jest nazwą carbo medicinalis. Carbo medicinalis stosowane jest najczęściej w przypadku zatruć pokarmowych, biegunek. Ten tak zwany węgiel leczniczy, to właśnie węgiel zrobiony z drewna lipowego. Kiedy cesarz Otton przyjechał do Gniezna w roku 1000, jego biograf tak pisał
o ówczesnych Słowianach. Za nic mają wino, mając w piwie i miodzie swoje upodobanie. A więc najsłynniejszym miodem pitnym, czyli miodem przetworzonym podczas procesu fermentacji, w owym czasie Polska słynęła. A miód wyprodukowany z miodu lipowego nazywano po prostu lipcem. Był to jeden z najsławniejszych trunków ówczesnej Polski. Lipa to także roślina miododajna, czyli lubią lipę zarówno pszczoły, jak i pszczelarze. Miód lipowy jest świetnym środkiem terapeutycznym, ma też wyjątkowe własności smakowe. Jeżeli stosujemy miód w przypadku choroby przeziębieniowej, bo tutaj jest główne spektrum działania miodu lipowego, to należy go uprzednio rozpuścić w wodzie. Wtedy działa po prostu silniej dezynfekcyjnie. I teraz tak, stosuje się go u dzieci powyżej pierwszego roku życia, czyli między drugim a piątym rokiem życia. Najczęściej zaleca się 2,5 ml miodu rozpuszczonego w wodzie. Jeżeli to dziecko ma od 5 do 12 roku życia, wtedy stosuje się zazwyczaj jedną łyżeczkę, czyli około 5 ml. Kilka razy dziennie. U osoby dorosłej czy też dziecka powyżej 12 roku życia łyżka stołowa kilka razy dziennie to będzie idealne połączenie i idealne zastosowanie w wypadku przeziębienia, gorączki czy bólu gardła. Kwiatostan lipy jest surowcem, który działa w dwóch kierunkach. Kierunek uspokajający i kierunek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, przeziębieniowy. I w przypadku tego drugiego najczęściej łączy się ją z zielem tymianku, z liściem babki lancetowatej, korzeniem prawoślazu, liściem maliny. Takie połączenie bardzo dobrze służy w przypadku chorób przeziębieniowych, stanów gorączkowych. Jeżeli chcemy uzyskać efekt uspokajający, możemy oczywiście parzyć samą lipę, ale silniej zadziała ona, gdy połączymy ją z liściem melisy, korzeniem kozłka, bądź też szyszkami chmielu. Takie połączenie najczęściej jest skutecznym środkiem ułatwiającym zasypianiem i łagodzącym nadmierne emocje. Drzewo lipowe kwitnie bardzo obficie na przełomie czerwca i lipca. Warto zebrać ten kwiatostan, warto go przechować do października i do listopada, abyśmy mieli co wrzucić do tego kubka i zalać wrzącą wodą w przypadku przeziębień, które przyjdą na nas niechybnie w okresie jesienno-zimowym. Lipa była stosowana przez nasze babcie, prababcie, nasze mamy. Stosujmy lipę i my. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.